będziemy każdego roku mieli okazję w styczniu gościć najlepszych kierowców europejskich. Chciałbym życzyć zawodnikom, którzy wystartują dzisiaj z Warszawy, aby szczęśliwie dotarli do Monako i tam rywalizowali z innymi zawodnikami. Honorowych starterów, wielka postać światowych rajdów. Po raz ósmy startujecie w rajdzie historycznym Monte Carlo. Macie chyba największe doświadczenie z polskich załóg startujących. Jak wygląda życie na rajdzie w ogóle? Znaczy, takie sprostowanie, że jest wiele osób w Polsce, które jechały 10 razy w rajdzie Monte Carlo i więcej. My tylko jedziemy po raz ósmy dopiero, ale to jest fantastyczna przygoda. No, zaczyna się już tutaj, jeżeli start jest w dobrym miejscu zorganizowany, tak jak w Warszawie, to już jest fantastycznie od samego początku. No a potem stopniowo rosną emocje, rośnie stopień trudności, w pewnym momencie wjeżdżamy w Alpy, zakładamy jakieś zimowe opony z kolcami, prawda? Już wtedy każda decyzja, jeśli chodzi o spotkania z serwisem, zaczyna mieć ogromne znaczenie. Każdy punkt karny może być potem tym punktem karnym, który nam zepsuł całą przyjemność na koniec, także staramy się unikać ich jak ognia. No i staramy się potem jak najlepiej wypaść na tych decydujących odcinkach, tam gdzie trzeba szybko jechać, tam gdzie trzeba czymś się popisać jakąś tam, nie wiem, umiejętnościami czy ostrożnością, różnie to bywa. No i na koniec jest ten finał, który już jest w ogóle szczytem szczytów, po czym przyjeżdżamy na dół do Monako i ten odcinek taki ostatni, te tam 30 km powiedzmy przed metą, to człowiek żałuje, że się kończy. No właśnie, wspomniałeś o punktach karnych, o Alpach. Pytanie, bo to są trochę inaczej naliczone, te punkty karne są nieco inne zasady, no i czy macie też jadąc w Alpach możliwość podziwiania widoków? Mimo, że regulamin jest bardzo skomplikowany i bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o to, co wolno, co nie wolno, mimo, że trzeba się cały czas śpieszyć, to jest to, z czego mało kto sobie zdaje sprawę, z tego, że rajd można przegrać w ogóle na dojeździe, trzeba się cały czas śpieszyć, to mimo to są takie momenty, kiedy można się zachwycić właśnie widokiem Alp, można się zachwycić widokiem jakichś malowniczych miejscowości, przez które przejeżdżamy i można się zachwycić też spotkaniami z ludźmi. Dlatego, że rajd idzie od lat po tej samej trasie i ludzie po prostu traktują to jako takie powracające święto. Wychodzą na trasę, niektórzy sobie ustawiają stoliki, piją wino, jedzą bagietki, prawda? Także na to też się znajduje chwila. To jest element tego przeżycia. Z udziałem, z przygotowaniem samochodu z udziałem wiążą się koszty, prawda? Jak to się mniej więcej kształtuje i jak sobie z tym radzicie? Znaczy to jest jak najbardziej współczesny sport. Samochody są historyczne, sport jest współczesny, współczesne realia i tak dalej. I koszty są po prostu ogromne. Tego się nie da zaoszczędzić, prawda, z jakiejś pensji w ciągu roku, a potem wydać na rajd. W związku z tym niezbędni są sponsorzy. My korzystamy z uprzejmości firmy Michelin, która nas wyposaża w dużej ilości opon i popiera nas na wszystkie możliwe sposoby. Korzystamy z doskonałych olejów firmy Shell, a także ich pomocy też na wszystkie inne możliwe sposoby. Bez sponsorów się nie da. Po prostu się nie da. Mimo, że samochody nie należą do tych najdroższych, jakie tylko są, ale no, koszty przejazdu, koszty pobytu w tych drogich rejonach Europy, to wszystko niestety wymaga dużych inwestycji. No, są sponsorzy, którzy chcą pomóc, także jesteśmy za to wdzięczni. Wiem, że nie tylko sponsorzy są tutaj ważni, ale również wsparcie ze strony waszych rodzin. Czy młodsze pokolenia już wykazują jakieś w kierunku rajdów? Nie, jak najbardziej. Znaczy oni jakby zmuszeni są od kołyski żyć z tymi rajdami w jakiś sposób. Okazuje się, że traktują to jako coś pozytywnego. Wszystkie moje dzieci interesują się jeżdżeniem samochodami, interesują się rajdami samochodowymi. Teraz wrastają po kolei w ten wiek, kiedy można zrobić prawo jazdy. Kamil, mój syn, był już 2 lata temu z nami na rajdzie Monte Carlo jako taki obserwator. W tym roku miał jechać w serwisie, tam jakieś egzaminy w szkole go powstrzymały. Ale oczywiście oni by chcieli i ciekawe jest to, że oni się zarówno interesują tymi współczesnymi rajdami, tymi najszybszymi samochodami WRC i tak dalej, jakieś tam marzenia mają z nimi związane z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo się interesują tymi rajdami historycznymi i jakby przeżywają razem z nami, tym innym pokoleniem przecież zupełnie, tą drogę, jaką samochody przeszły od jakiegoś tam prymitywnego etapu 50 lat temu do tego, czym są dzisiaj.
Często można się spotkać, znaczy często jak często, no ja spotkałem się dość sporo razy z opinią, że Alfa Romeo to są piękne samochody, mają wspaniałe osiągi, ale są no, stosunkowo awaryjne. Wasza Alfa ma 40 lat, bo w tym roku mija 40-lecie. Ukończyliście wszystkie rajdy historyczne, w których wystartowaliście Monte Carlo i no, w ubiegłym roku zajęliście bardzo dobre miejsce. Znaczy to jest dyskusja o markach samochodów, o typach samochodów i tak dalej. Oczywiście jesteśmy miłośnikami marki Alfa Romeo, ale też patrzymy na to pragmatycznie. Jest niewiele samochodów, które dają fantastyczne osiągi już od samego początku, bez żadnego przerabiania. Jeżeli ich nie popsuć w trakcie, to utrzymują ten wysoki standard przez dziesiątki lat. Wszystko można zepsuć, oczywiście, i wtedy jest się klientem warsztatów. Ale nasze doświadczenia z Alfa Romeo są jak najbardziej pozytywne. Jesteśmy w tym środowisku użytkowników tych samochodów, którzy mają podobne podejście do nas. To znaczy w pierwszym rzędzie próbują dostrzec w tym samochodzie to, czym on naprawdę jest, docenić, dlaczego fabryka zrobiła tak, jak zrobiła. Niektórzy jeszcze coś tam poprawiają, niektórym się udaje coś tam dodatkowo wycisnąć. Ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo dobrze zrobiony samochód od początku. Jeżeli ktoś nie ma bardzo ekstremalnych potrzeb, ale taki naprawdę, no... To lepiej po prostu pozwolić mu być sobą, to wtedy będzie długo służył i niezawodnie. Tomasz Jaskłowski, wspominając chyba pierwszy, to był jeszcze wtedy taki honorowy start do rajdu w 2005 roku, do 8 edycji rajdu historycznego. Wspominając wasze przeżycia na trasie, pisał, że załogi i obsługa techniczna właśnie Fiata, Lancii i Alfy bardzo się wspierały. Współpracowały ze sobą, że mogliście na siebie liczyć. Znaczy to dokładnie tak było. To się wiąże z wieloma rzeczami. Po pierwsze jakieś tam techniczne pokrewieństwo samochodów. Niespecjalnie duże, dlatego że w tamtych czasach, kiedy one były wyprodukowane, to były to jeszcze zupełnie oddzielne marki. Dzisiaj one wszystkie są pod skrzydłami Fiata i dobrze się tam mają. Wtedy jeszcze nie były, ale może zamiłowanie do włoskich samochodów. Poza tym te samochody właśnie były mniej więcej podobne, jeśli chodzi o wytrzymałość. Myśmy sobie mogli na to samo pozwolić w stosunku do innych marek. Wiem, że właściciele angielskich samochodów muszą dużo ostrożniej tam jeździć po tych górach. W związku z tym byliśmy zawsze mniej więcej w tym samym czasie na serwisach. Poza tym poziom techniczny tych samochodów, umiejętności mechaników, wymagania, jeśli o te sprawy chodzi, były podobne. Także mogliśmy się wymieniać mechanikami, mogliśmy użyczać sobie tych serwisów, spotykać się na serwisach, robić jednym samochodem, obsługiwać wszystkie trzy i tak dalej. Także ten pierwszy rajd to była taka gigantyczna zachęta, między innymi dlatego, że funkcjonowała bardzo dobrze pod względem koleżeńskim. Zresztą jechali tam ludzie z samochodami spod zupełnie innej gwiazdy. Był Tomasz Osterlow na syrenie, też żeśmy się z nim bez przerwy spotykali, wzruszaliśmy się widokiem tej syreny tam na tych alpejskich trasach, a potem gratulowaliśmy mu wyniku, bo był najlepszy z nas wszystkich. No dobrze, to ja czego jeszcze można życzyć? No, wielu następnych cudownych rajdów. Powodzenia życzę. Proszę Państwa, pojawią się pierwsze załogi. Wojciech Walentowicz, Alfa Romeo 2000 GTV. Ósmy start dla nich historyczny Monte Carlo.